Święta to wyjątkowy czas. Czas, kiedy spotykamy się z innymi, obdarowujemy prezentami i składamy sobie życzenia. Tradycyjnie już mieszkańcy Mławy w weekend poprzedzający Boże Narodzenie spotkali się na miejskiej wigilii. Wspólna wieczerza rozpoczęła się punktualnie o godzinie 16. Wśród mieszkańców Mławy, czyli nas wszystkich, jest potrzeba bycia razem. W tym szczególnym czasie, oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. To dlatego zrodziła się kilka lat temu inicjatywa organizowania Wigilii Miejskiej, ale w tym roku pojawiły się nowe atrakcje, m.in. szopka bożonarodzeniowa. Oczywiście pojawiły się tam żywe zwierzęta, ale dzieci i młodzież, które inscenizują Boże Narodzenie. Zebrani na Starym Rynku najpierw wysłuchali świątecznych życzeń, jakie złożył ksiądz prałat dr Kazimierz Ziółkowski. Nie zabrakło także ciepłych słów od przedstawicieli władz miasta. Chodzi o to, żeby wszyscy mieszkańcy spotkali się tutaj właśnie w tym samym miejscu i w tym samym czasie. To jest bardzo ważne, żebyśmy pielęgnowali tą naszą taką polską tradycję, prawda? Tą wigilijną tradycję i myślę, że to jest taki dobry pomysł, żeby właśnie tutaj spotkać się na Mławskim Rynku między ratuszem a Miejskim Domem Kultury i tutaj właśnie, żebyśmy podzielili się opłatkiem, porozmawiali. Jak przystało na świąteczne spotkanie, nie zabrakło wspólnego kolędowania i dzielenia się opłatkiem. Kiedy uczestniczę w wielu, kilkudziesięciu spotkaniach opłatkowych, na okoliczności oczywiście Świąt Bożego Narodzenia słyszę cały czas zdrowia, zdrowia, zdrowia. I tego przede wszystkim będę życzył, ale zdrowia, radości, spokoju, pokoju, przyjemności, miłych niespodzianek, szczególnie dla dzieci pod choinką. Po symbolicznym podzieleniu się opłatkiem przyszedł czas na degustację potraw wigilijnych, które specjalnie na tę okoliczność przygotowali mławscy restauratorzy. Był tradycyjny barszcz czerwony, ryba po grecku, sałatki śledziowe i inne dania znane ze świątecznego stołu.